witamy, witamy. Jedziemy, mamy 1 maja. 1 maja 2019, czyli takie, można by powiedzieć, nieoficjalne święto wędkarzy. Wszyscy walą na ryby. My akurat zjechaliśmy z autostrady, jedziemy na łowisko Borowy Staw. Przed nami jakieś 230. 3,5 godziny drogi, czekamy na Mariusza z Iwoną, bo się troszeczkę nam spóźnili. No rozliczymy się z nimi spokojnie, mamy 5 dni. Corek, się już się nie umiesz doczekać, nie? No, jak ja wylecę z tego auta, jak ja będę się bawił tam. No i tyle, no, czekamy, zaraz wam pokażemy, jak przyjadą. Na łowisko, tak jak powiedziałem, Borowy Staw. Będzie majóweczka, będzie fajnie, będzie wesoło, nie? Będzie padało, będzie śnieg, padało, grad. Będzie minus ponoć w nocy, nie wiadomo co będzie. Wyruszamy z słońca, jak będzie się okaże. Tak, jak będzie to zobaczycie na pewno. Na majówce będzie właściciel przygotował taki puchar, pierwszy puchar o łowisko Borowy Staw. Oczywiście wszystko na luzie. Także myślę, że coś się uda. No, ciśnienie ma nam dopisywać, a pogoda zobaczymy. Na razie jest fajnie, a co będzie, zapowiadają deszcze i tak dalej, ale to nas na pewno nie przerazi. Nie? Nie. Także my czekamy na dwóch spóźnialskich i widzimy się za chwilę. Hej. Zobaczcie, co uśmiechnięci, zobaczcie. Dojechali spóźnialscy. Spóźnialscy dojechali. Rumuni przyjechali. Panda. Co tam? Chcielibyście się przywitać? Chociaż jeden się cieszy. No. Chociaż jeden się cieszy na wasz widok. Jakie musy. Jak właściciel. Dobra, słuchajcie, my się zbieramy, bo długo drogi przed nami i jedziemy, bo muszę Mariuszowi skopać dupę. Także zobaczycie wszystko na filmie. Tu się puknij. Na razie. Dobra, witamy was serdecznie. Jak widzicie, już dojechaliśmy. Jesteśmy na łowisku Borowy Staw, o czym z pewnością wiecie, bo byliście o tym informowani wcześniej. Koło mnie właśnie tutaj, o, tutaj jest właściciel łowiska. No i co, zaczynamy majóweczkę, takie nieoficjalne święto, można powiedzieć, wędkarzy, nie? Kto tylko może, to na rybach. Jak widzicie, ekipa tutaj już prawie w komplecie, bo jeszcze mają dojechać, ale jak dobrze również wiecie, zawody będą się odbywały tutaj, zawody o Puchar Łowiska, pierwsze zawody, trzeba zaznaczyć, o Puchar Łowiska Borowy Staw, z tym, że nie, bez spiny, tak jak jest napisane, bez spiny, także kto nie dojechał, to dojedzie, my już zaczynamy. Nie ma losowania stanowisk. Nie ma losowania stanowisk. Typowo, na luźno, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także tyle w temacie, jeżeli chodzi o zawody. Co, pięć ryb największych? Tak. No więc tak, no wstępnie, jakie zasady obowiązują? No bo jakieś zasady muszą być. Czyli liczone jest 5 największych ryb. Tak. Liczony jest karp i amur. Z tym, że amur, wiadomo jak to, amur jest zgłaszany zaraz, żeby go nie przetrzymywać w worku i tak dalej. Czy robimy karpia powyżej jakiejś wagi, że też go wypuszczamy od razu? To znaczy, ja myślę, że powyżej 15 kg by było warto od razu zgłosić go. Tak, oczywiście, jestem tego zdania. Żeby go nie męczyć, nie przetrzymywać. Dobra, ten. Czyli karp powyżej 15 kg też zgłaszamy. Co tam jeszcze? Generalnie to łowimy do co? Do niedzieli do godziny 10, 9? Ja myślę, że do niedzieli do godziny 10 będzie ok, nie? Żeby tak nie za szybko, nie za późno, żeby się każdy pozbierał jeszcze potem. Ktoś odjedzie wcześniej, no to niestety, ale no to jeżeli uzbiera już ileś tamtej, tak to wiadomo, że poczeka. Także wyślemy drogą elektroniczną. Wyślemy puchary mailem. Nie ma problemu. No i tyle, no jak widzicie tutaj, właściciel się postarał, jest grill, jest
złoty napój. Napój bogów. Także teraz sobie tutaj chwilę posiedzimy, pogadamy, bo to wszystko właśnie ma być w przyjemnej, fajnej atmosferze, na luzie, bez żadnych tam, no bo wiadomo, to różnie na zawodach, różnie bywa, nie? Ja życzę połamania kija, wszystkiego dobrego i to tam bezpieczeństwo. Bezpieczeństwa. I tak, Big Fisha każdemu z was i tyle. Także my teraz się żegnamy. I zapraszamy do Bieziady. I my sobie posiedzimy, pogadamy, a w akcji to będziecie nas widzieć później. Na razie, hej. Zaciąłem, nawet nie widziałem. Ja słyszałam tylko jak drzwi się zamknęły. Nie biegnijcie. Pan jechał. No jechał, nie? No czy wiesz co, to było też takie, tak samo jak ja zacinałam mu tą rybę. To były dokładnie takie same dźwięki. Ja tak było. Ty, 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 ty. To psujesz? Mamy. Już mamy gorąco. Już mamy gorąco. Klimat się ogrzał. Tak, ja przejdę porządką. To była chwila. Tak? Nie, to ja. Dobra.
Ty z tymi pierogami dawaj. A to masz jeszcze na tym na grillu? No, tak, pożyczone. 7720. Ale dobrze. 700-910. Mm-hmm. 7910. 910, wypuszcza kapusta. A, ja lubię. Mówimy dalej. Ja wywoź szybko. Ja już wywożę. Okej, jesteśmy na stanowisku numer 10, akurat żeśmy przyszli z Mariuszem porozmawiać sobie i było ładne, delikatne branie. Przynieśliśmy szczęście. Przynieśliśmy szczęście, teraz nas nie wypuszczą. Okej. Samiec, samica, nie, jak to poznać? Trzeba postawić piwo i lusterko. Cwaniak. Dobra.
O i pięknie. Żeby nie było, jest wypuszczone. Gratulacje dla łowcy. Druga rybka na stanowisku, coś się dzieje. Witamy, witamy. Dalej jesteśmy na borowym stawie. Z tego powodu, że ryby mi nie biorą tam, to sobie znalazłem nową miejscówkę. I zaraz przynoszę namiot, będę się rozbijał. Ale to mnie ryby będzie złapał. Nie, żartuję oczywiście. Tutaj właściciel postanowił zrobić takie sobie zawody dla dzieciaków, żeby coś połapały, żeby poczuły rywalizację też troszeczkę, nie? Pierwsze twoje zawody, tak? Tak. Na spławiczek, jakaś rybka tu pływa, z tego co wiemy, nie? Tak się tylko nie spłynie. O, Filip, Filip! A on ciągnie. Kto ciągnie? No Filip. A ja myślałem, aha, bo ja myślałem, że branie było. Na dół sobie to połóż, żeby się nie ciągnął do góry. A może Rek się pomoże, zanurkuje i... Rek się tam skoczy. Wyłowi nam ryby. Stań sobie, stań sobie. Stań. O, jakie kukurydle. Trzymaj go. Ale do tyłu się postaw najwyżej. O, patrzę z rybą. O, tak. O, mam. A podbieraka nie mam, żeby wytrzymać, nie? Dobra, jeszcze trochę. Jeszcze? Jest, Filipie, pierwsza ryba. Jakie bydle. Mniejsze. Ale jest. Ej Filip, ale super, co? Pięknie! Myślałem, że będą mniejsze. Ale co to za rybka jest, Filip? Co to jest za rybka? Nie wiem, karp. Lin. Lin. Czekajcie. Chodź, zrobimy sobie zdjęcie. Chodź, usiądź i weź sobie ją, tylko musisz ją, bo ona jest strasznie... Do wody go. Do wody, wujo. Jej, pierwsza ryba. Świetnie Filip, ciosę. Pokaż Arturowi, jak się ryby łowi. Zostałem znokautowany. Ja mówię więcej od ciebie. Dobra, młody, jedziesz dalej, nie? Tak, dalej, dobra. Że jest. Jest, czekaj, jest. Ale poproszę o zdjęcie. Piękna, długa ryba. Czekaj. Termowizyjne. Czekaj. Tak. O, weź ten. Tak. Dobrze. To będzie big fish sezonu. Z tą kukurydzą? Okej. Okay. I do wody, fotka buzi do wody, tak? Tak jest. Dobra. Fajny, nie? Linek, taki sam jak twój Filip, co? To jest ten sam. Jest, to jest ten sam. Do tyłu, ale ciężki. Dawaj go tu do tyłu. Odbierak do wody. Ej, bądź dawaj to żyłkę mi tu. Jest kolejna. To macie po jednym na razie, brawo. Na glebę, na duży. Na duży. Dobra, jaka ładna. I do wody. Uważaj, żeby się nie wpadła do wody. Ojej. Okej. To czekamy dalej. Czekamy dalej. Nie, yeah, Karol ma ryba. Karol ma ryba. Karol, nie będziesz o kiju wrócisz. Nie wrócisz o kiju. Piękna. Kurde, ja wziąłem tutaj kołyski. Nie. Ani podbielaka, ani kołyski, ani odkażacza. Nie, nic. Jeden zawodnik, widzę, ratuje sprzęt. Karol, do wody. To cały złup i wypuść i przyjdzie duża na duży łowisku. Tak, oby. No. Teraz tylko rwiemy haczyk i tyle. A my czekamy dalej, młody, co? No, tak. Okay. Jak każdy ma po jednej rybie, dokończymy, nie? Sprawiedliwie. No ładna, piękna. Leszczyk chyba. Ale ładnie się zapiął. Karaś. Karaś? Karaś. Kolejna sztuka, to każdy sobie rybkę złowił. No pięknie. Dobra, zawody skończone. Coś tam się udało połowić. Każdy po jednej rybie, także ten. Sprawiedliwie wyszło. Nie? No tak. Jak się łowiło? Fajnie. Fajnie. Spoko. Super. Także ten, wręczamy medale. Czekajcie, ja sobie to tu położę. Proszę. Po kolei. Zapraszam. Z wynikiem jednej ryby. Z wynikiem jeden. Karaś. Karaś. Proszę bardzo. Gratulacje. Gratulacje. Filip. Z wynikiem jeden lin. Jeden lin.
proszę. Gratulacje, hej! Tutaj. Też był jeden lin. Też był jeden lin. Uwaga, proszę haczyk. Bardzo, gratulacje. Super. Super. Brawo. Gratulacje. Brawo. Jak tam Filip? Pierwszy twój medal, co? Tak. Pokaż się. Pokaż tutaj. Hej. Pokaż ten medal. Pokaż medal. Czekaj, jak się ma. Dobry, podoby. Musi być nagrany. Jej. Cieszysz się? Tak. Pierwszy strzał i pierwszy lin, nie? Tak. Super było. Czy co oni tam robią? Bo podglądamy ich troszeczkę. O, ogniseczko, kiełbaseczki. Takie cwaniaki. Ja właśnie przewożę zestawy. Na noc. Zobaczcie. Siema. Smacznego. Ty gnoju. Zobaczcie, co tam się stało. Jak wygląda hop, który nie łowi ryb. No, kto tu nie łowi? Czekałem na kontrę. Ktoś mnie tu miał zniszczyć. Ja dopiero czekam na swój, wiesz, wielki wyczyn. 26 kilo, dziękuję. 26 kilo to ty w galoty nawalisz chyba. Ładnie to tak do mnie mówić? Tak. No. To tak miękko. To jest zobaczcie, właśnie... jaki mamy łognisko. Wurszcik. Wurst. Leberwurszt. Wurst. Sem parecia. Jedz sobie, jedz smacznego. Jak ja zesztywniała. Ona tylko chlebek, ona tylko trzyma. Majonez. Suchy chlebek dla konia. I patrzcie, jaka biedna. Patrzcie, Mariusz ten. O, upiek ci kiełbaskę, zobacz. O, dziękuję. Gdzie masz kiełbaskę? Tu. Zjadłam. Właśnie sobie nasypałem nową porcję kukurydzy i będę wywoził sobie zestawy, to znaczy jeden już wywiozłem, co? Tak, jeden już wywiozłem, teraz będę wywoził drugi. Tam, o, zobaczcie. Jak te drzewo tam widzicie, to właśnie tam pod te drzewo, tam są takie fajne trzcinki młode, taki plac tam mam, a jedna tutaj niedaleko markera, ale bliżej. No i zobaczymy, no, czekamy. Na razie ciężko. Dun, 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 dun. To będzie dla ciebie. Dziadki zabierają. Basia smaży. A Basia smaży, lubcie. Zobaczcie. Sięgna. Basia smaży, smaży tu Basia. Kurde, muszę wstać. A tu majówka, tu trzeba odpoczywać. Oni mi każą wstać. Reksio, na co czekasz? Reksio, sępie. Sępie. Reksio, kiełbasa raz tu, zależy kto ma kiełbasę. Jak chorągiewa. Stoi tu, a Was patrzy tam, nie? Chleb wypluwa. Dobra, idę przewozić. Pa. Pa. Nara. Pa jo. Rano, sobota rano, spać nie mogę. Dają nam pospać. Łowią tutaj, ja nie wiem co oni przyjechali na ryby czy co, nie wiem, jak tak możecie się zachowywać. Ratować ryby przed utonięciem. Ale patrz jaki fajny kolor. Ładny, brązowy taki, stara ryba. Ale ładnie jest wybarwiony. Jestem, wiesz, załączyłem. Nie wzięliśmy, wiesz, czego? Czego? Do pisania. No, testa. 16,750, ok. O. Puścił powietrze i poszedł. O, widać go jeszcze tu. Gratulacje. O, już. Przeszliśmy sobie naokoło z piątki, idziemy na dziewiątkę. Tam na dziewiątce mają rybę, z tego co słyszeliśmy. Z tego co nas suchy doszły. Wszędzie prąd. Jest już porobiony na stanowiska. Tutaj jest bodajże stanowisko numer 8, tak. Tam jeszcze była siódemka. Ładnie, plasu dużo, co? Tu coś pływa, jakieś tam.
Coś tam jest, no. Jest. Może jakiś pal albo coś, wiesz? Sztywny pal Azji. Najlepszy prysznic z rana. Okej. Dzień dobry. O Jezu. Zobacz tą warę. Kurde, zobacz te wąsy. Baja. A zaraz jako maranek. Albo suma, albo czegoś, nie? Także kurczę, skasował. Wow! Ile? Prawie 16. 15.40. 15.41, wypuść sobie ją, znaczy zdjęcie jeszcze, nie? Kościół. Kurde, na drugi zestaw. A w tamtą stronę go puściłem, tak? Zestaw dobę prawie leżał. Ale nie było sygnału, coś masz chyba albo czujność, chodź, albo... przejdziemy się w prawo, bo on idzie całkiem w prawo. No. No, może za niego wędki nawet on pójdzie, nawet nie będziesz musiał podnosić wędek. No, mówię za moimi zestawami. No, tak spoko. Ominął twoje bez piknięcia? Mój, bo ja zapomniemy się rybić. Uważaj, widzisz, nie wpadli tam do wody. Ja dopiero wstałem. To jak to wy tylko podbierzecie, ty? Oni sobie drzemkę robili teraz, wiesz? Zmęcz go. A tu! 2 kilo! A tam jest, no, tam jest teraz. Ale cały dzień mnie to męczyło. Przewieźć te zestawy czy nie? Mówię nie, bo tu trzeba to wyleżeć, te kulki. Te ryby tu nie są takie. Ale on co siedzi, patrzy na swoje zestawy. Właśnie widziałem, myślałem, że co ja robi i nie, mówi mam, bo nie? Nie, było sygnału. Ja mówię, ja widziałem, ja siedzę i się patrzę, a to do góry, ty. I tak się patrzę po tej żyłce, mówię, ty. Jest tu, tu. Chciałem zapytać, i co jednak przewozisz? No. Jak bo tu jest płytko. Te krzaki. Dobra, czekaj. Jest. Jest! Ja się często. Nie wyjedziesz bez ryby, stary, no masz honor, uratowałeś się w końcu, no. A, ale tu mi się, czekam, to jest mistrzostwo świata po tylu. Teraz. A! No już to jest wasza wspólna ryba, wiesz? No. Na wasze dwa zestawy. Ale ma dziób. Moja, przyjdzie. Pochalaj ją. Ty, ale on się kurde taki zbity jest, wiesz jak? Albo ja już nie mam siły. Właśnie. 13.03. Ile? 13.03. Teraz płynę w dwójkę. Pięknie. Ale mają siłę te ryby, nie? Ej, niesamowite, nie? Ja już się tak dawno nie zmęczyłem, chyba że tak dawno ryby nie miałem. Dobra. Puenta. Puenta jest taka, żeby nigdy na haka nie zakładać robaka. Idziemy wywozić. Pięknie. Dobra, jest sobota. Już prawie wieczór, pomalutku. Jesteśmy na stanowisku numer 10. O proszę, jaki piękny. Kolejny kaban. Piękny. Ale spaszony. Okej. O, rośnij dalej. Jak woda, Karol? Nie no, woda kurde super. Piękna woda, ale ciężka, nie? To jest taka komercja, ale
Nie, no to ja dzika woda po prostu, tylko że właściciel to ma od dwóch lat. Jest mistrzostwo świata, naprawdę trzeba. Jest dużo starej ryby i ta ryba jest po prostu. Ja się też cieszę, że to nie jest takie łatwe łowisko właśnie, że no specjaliści, bo tak można nazwać, ile karpujesz? No już 5 lat. 5 lat. I no praktycznie bez pika, tak? No jedno branie miałem. Aha, to jedno branie miał. No, wczoraj. Nie było. A takie konkretne, w sensie, że opad fajnie, ale no niestety. Tu kolegów trzymam za słowo, przyjadą na pewno. Przyjadą na 100%. Spróbują jeszcze raz swoich sił, zobaczymy. Może nie to stanowisko, chociaż to samo. Jak każde inne. A teraz wyraz spróbujemy z tej strony. Oczywiście, jestem za, ja przekręcę wiatr, przegonię ryby na tą stronę. Także gratuluję. Fajnie. Dzięki bardzo. Właściciel to jest naprawdę taki problem z tego sercu, że... Nie ma... Ale nie, tak serio powiem, że lepszego właściciela łowiska nie poznałem, tak jeśli chodzi o zachowanie... Spróbuj powiedzieć inaczej! Ale nie, naprawdę jeśli chodzi o takie podejście, no sam wiesz, no wiem. Normalnie. Bo, nie, ale nie. Ale trzeba być, tak, trzeba być... Ale dobra, już dobrze, bo się zamienił się, zobacz. Nie, no ale super, nie? No. Szkoda, no nigdy zrobili się, ale to... Ja powiem, że się cieszę, że... Ale nie pierwszy raz i nie ostatni tak, taka zasiadka, co... Ale mamy przykład, bo nowicjusze, no karpią 2 lata, złowili 18, złowili jakiegoś innego karpia. Jeszcze mamy szczęście w tym, nie? Trzeba też mieć szczęście, tak? Sam sprzęt, kulki, przynęty też nie wystarczą. Nie wystarczą, tak, dokładnie, szczęście musi też być. Szczęścia, nie? I trochę, no, poza, no, trudna woda, moim zdaniem nie jest to taka... Trudna. Jak jest pokopalniane 40 lat ma, tak? Tak, 40 lat. No. I widać, że ta ryba jest dużo ryby jest starej tutaj jeszcze, a to nie jest... Jeszcze nie wiadomo, co jest do końca. Tak, naprawdę. Nie wiadomo. Nie wiadomo, co jest do końca. Dlatego warto tutaj przyjechać i spróbować te ryby. Bo tutaj się dużo można nauczyć, naprawdę. Zgadza się. Uczy pokory to. Tak, strasznie. I cierpliwości. Jak ja miałem dzisiaj branie po trzech dniach, to... Artur też, tak? No. Powiem ci, że mistrzostwo świata, nie? Po dwóch dawach dobra miałem pierwsze branie też. Także naprawdę trzeba się nakombinować. Dobra, to uciekamy, bo coś tam upadać zaczyna. Popadywać zaczyna, także szerokości życzę. No, hej. Obudkę mieliśmy o 4, nie? No. A co będziecie spać? Śmieszne, ale jest zimno, słuchajcie, masakra, nie? Jakie zimno, ciepło jest. Ty, uśmiech jakiś, bo ten twarz mu zaspaną. Bo o 4 rano się jest zaspanem zazwyczaj. No coś ty. Do wagi. No faktycznie, zaspany. Dobry jesteś. A co tam? To nie jest zawody, nie? Ryby trzeba zważyć. Po co? Wypuszczamy. Już mamy kieszeni. Tak. 8. 8. 100? 8 150. Chodź, jak woda paruje, jak jest zimno, się zrobiło z dnia na dzień. Ochłodzenie jest duże, nie? Idź. No, ale byś poszedł tam, co? No, tam. Tak. Dobra, witamy was serdecznie. Jak my to mówimy, wszystko co dobre szybko się kończy, nie? Niestety. Fajnie było, nie? Może być. Podobało się wszystkim? Okej. Okay. Przespaliśmy 4 dni. Wypoczęci. Dobra, no. Majówka połączona z pierwszymi zawodami o puchar łowiska Borowy Staw dobiegła końca, tak jak powiedziałem przed chwileczką. Mamy tutaj wyniki, także może przejdziemy do podsumowania. Tak, to znaczy tak, może zaczniemy od tego, że łącznie było złapane 212 kg i 950 gramów ryby. Te 950 gramów to były dwa karasie. Zaczynamy od Big Fisha. Może Big Fisha mieli na stanowisku numer 12 Łukasz i Paulina, których niestety tutaj już z nami nie ma, dlatego że musieli szybciej wyjechać, ale oczywiście Big Fisha przekażemy pocztą lotniczą, tak, nie ma problemu. Także gratulacje. Gratulacje Paulina.
statuetka do odbioru. 18 kg, tak? Bitfish? 18 kg karp, ładny kaban, będziecie widzieli na filmie oczywiście. Trzecie miejsce Marcin i Mikołaj ze stanowiska numer 5. Też ich już nie ma. Też niestety musieli pojechać, no tak czasami bywa, że trzeba. Że trzeba niestety. Ale mają trzecie miejsce, mimo to, że nawet szybciej pojechali, nie? Mimo to, że nawet mogło być... A mogło być lepiej, nie wiadomo. Statuetki też do odbioru. Gratulujemy. Brawo. Łączna waga trzech złowionych ryb to jest 35 kg 295 gramów, czyli ładnie. Tak, ładnie. Największa ryba 15400 prawie. 15400 największa, był to karp, 12 kg amur, 7900 karp, także ładny wynik. Drugie miejsce. Agnieszka i Mieczysław ze stanowiska numer 6. Wszyscy tutaj są z nami. Tak. Także prosi, brawo, gratulacje. Gratuluję. Agnieszka! Widzi blond włosy, to już się popłynął. Myliły cię włosy? Troszkę blondu i... To stanowisko numer 6, łączna waga 37 kg 0,25 g. Największa ryba 15200 karp, tak? Ten ładny, taki ciemny, nie? Piękny był. Też zobaczycie na filmie. To jest wasze PB? Nie. Macie większe. Macie większe. Tak, to super. To super. I już wiaderko z wodą przygotowałem. No, właśnie. Tak z nienacka. A masz. Bo na jedynce było PB, tak? To był Łukasza, tak? Była woda. Mhm. Tak, była woda. No i co, pierwsze miejsce nie wiadomo kto. Pierwsze miejsce zostało. Pierwszego nie ma. Przybłędy. Przybłędy z daleka. Jakieś przybłędy przyjechały. No co, pierwsze miejsce udało się nam wywalczyć z Mariuszem, chociaż nie liczyliśmy w ogóle, nie? Ja liczyłem na jedną rybę chociaż. Ale udało się. Na pierwsze miejsce w sumie wyniósł nas dzisiaj ten amur o 4 rano, nie? No, także łączna waga i tu nie było dużo różnicy, trzeba powiedzieć, bo to jest nawet kilogram różnicy, nawet, także było ostro, nie? No, zacięcie. No, brawo! Już od 9 rano żeśmy się modlili z Mariuszem, żeby nie złowili. Już tam modły były, nie? Przekażę tak symbolicznie. Oczywiście. Tak, dziękuję. I gratulacje dla żon, że wytrzymały. Tak. Gratuluję. Dziękuję. Proszę bardzo. Łączna waga 38, gratulacje dla żon, że wytrzymały. 260, no, najwyższa ryba 11900. No właśnie, mistrzynie drugiego planu. Właśnie. Mistrzynie drugiego planu. Także tak, no mimo tego, że pogoda nam nie za bardzo sprzyjała jak na majówkę, jak o tej porze roku. Nie było najgorzej, ale nie było też tak, żeby było tak... Nie tak... opalaliście się? Bo my tak. Chyba przy ognisku. Przy ognisku. Prawie każde stanowisko było. Ale tak, trzeba podkreślić to, że praktycznie każde stanowisko coś tam miało złowione. Ja jeszcze tutaj powiem tak od siebie. Każdy otrzymuje dobę gratis. Pierwsze miejsce, drugie i trzecie weekendowe zasiadki gratis. Tu gratuluję też temu młodemu Kacprowi, który przyjechał ostatnią dobę, 3 sztuki, bardzo ładnie też. Dokładnie. Super. Tak, przyjechał od początku, to tak. I chłopaków, to jest stanowisko numer 10, tak. Którzy też przyjechali dobę później i mają łącznie 28,340. Czwarte miejsce, czyli zaraz za podium. Zaraz, tak? Za podium, tak. Tak też było, tak? Ale też bardzo fajnie. No tak jak powiedziałeś, praktycznie każdy coś połowił, także nie było najgorzej. Deszcz nas oszczędził w sumie. Nie było śniegu, także było ok, nie? Łyżki się nie przydały. Tak, no i co? No. Ja zapraszam za rok. Na pewno przyjedziemy, dlatego że... Też podobne zasady, nie będziemy losowali, tylko kto wcześniej zarezerwuje. Tak, bo były to, no przypominamy oczywiście, że były to zawody bez żadnej tam spiny na luzie, towarzyskie, także tak. To jest najważniejsze. Tak, żebyśmy tutaj nie mieli. Ja życzę każdemu, żeby szczęśliwie wrócił do domu, bo też niektórzy mają troszeczkę kilometrów i tak dalej. Dziękuję jeszcze raz. Co, no gratuluję. No my też, ponownie, my też dziękujemy. Nie dziękujemy. Jest to łatwa woda, niektórzy się przekonali, prawda? No właśnie chciałem powiedzieć, że biedny Karol, że woda jest
mogę powiedzieć, bardzo trudna. Trzeba swoje tutaj wyczekać, nie ma tak, że... wyciągajcie zestawów przez dwie doby. Tak. Niejednokrotnie właśnie było tak, że zestawy leżały dobę albo ponad dobę i dopiero były brania. Także naprawdę, no jest tutaj, tak jak mówiłeś, woda ma 40 lat. Nie wiadomo, co tutaj pływa, tak. bo trochę tej wody jest, głęboko też jest, także nie była nigdy spuszczana. No nie. Także jest tutaj dość sporo tej starej ryby. Przekonaliśmy się, jak złowili osiemnastkę, której ty nie wpuszczałeś. Nigdy nie wpuszczałem. Tak. Nie wpuszczałeś, była to stara ryba, a wiadomo, jak to z taką rybą jest. No, można porównać spokojnie to łowisko do łowisk, gdzie już też byłem, jak Starorzeka czy coś. No jest ciężko, jest ciężko. Jest ciężko na pewno, także... Ale fajnie, na pewno wrócimy, nie? Tak. Na pewno wrócimy. I tyle, nie? Pogoda się nam robi, idziemy zestawy rozwijać. Ja jeszcze poproszę jakieś zdjęcie, jeżeli mogę. Tak, zrobimy sobie zdjęcie grupowe. Także my dziękujemy wam wszystkim. Wszystko widzieliście w filmie. Kto nie ogolony? Ty. Jakieś aluzje? Jakieś aluzje? Ja się zacznij macać. Dziękujemy, żegnamy się z wami i do zobaczenia na kolejnej zasiadce. Hej. Pa.